Cześć moi drodzy, witajcie tutaj Veto Media. Czujecie tę świąteczną atmosferę? Ten smog nad Warszawą? Tak, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. W związku z tym wyszliśmy na ulicę Warszawy, aby zapytać przechodniów, co chcieliby przekazać, co chcieliby życzyć, jakie życzenia złożyć dla PiSu, dla Zjednoczonej Prawicy, dla wszystkich rządzących. Jakie to życzenia? Procentowo możecie się domyślić, ale sami zresztą zobaczcie. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Dla PiSu życzenia na przyszły rok. I świąteczne. Żeby się jebali? Tak mi przykro. Opamiętania. Bo to, co widzę, to nie idzie w dobrym... dobrą stronę nie idzie. Nie wiem, czy tak do końca im jest blisko z narodem. Wątpię. No jestem taka to trochę zdegustowana ostatnimi pociągnięciami i ministra Niedzielskiego, i pana Morawieckiego. No ja jako emerytka, no to tak to widzę. Dziękuję. Nie. Co pani chciałaby życzyć? Ja nie będę życzyć tej partii. Życzenia zbieramy świąteczne dla rządzących, dla rządu. Co chcielibyście jako młodzi ludzie im przekazać na święta? Nie wiem. Miłego święta kaczki. Jakie życzenia dla rządzących? Chuj wam w dupę. Dla rządzących z okazji świąt, co byś chciał przekazać? Zdrowia przede wszystkim. Żeby zmądrzeli albo zeszli ze stołków. Naprawdę, mamy dość. Dziękujemy. Lepiej nie. Żeby szybko mogli odejść na emeryturę. Życzenia dla aktualnie rządzących, dla PiSu, jakie? 8 gwiazd. 8 gwiazd i tyle. Nie wiem, najlepsze. Czyli? No nie wiem, co mogę powiedzieć. No jakaś treść, co byś chciał życzyć? Nie wiem, zdrowia, szczęścia, może czegoś innego, mniej pozytywnego? No standardowo, zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego. Życzenia świąteczne zbieramy dla rządzących aktualnie. Bez komentarza. Nie wiem, naprawdę. Podoba się pani to, co się dzieje, czy nie? Nie, ogólnie nic mi się nie podoba, ale to nieważne, czy jest PiS, czy jest PO, czy... Czyli banda czworga, wszystko to samo. Dokładnie. Żeby odnaleźć jakiś spokój w sobie, bo są chyba rozdrażnieni, nie wiem, całą tą sytuacją. No, nie pochwalam, co robią, ale trudne czasy są, więc życzę im jak najlepiej, żebyśmy chociaż raz w roku się mogli w czymś pogodzić, no a potem się znowu zacznie chaos. No ja im niczego nie życzę. Nie wiem, w sumie, no wesołych świąt i no, nie wiem. Dobrze, a ty? Również wesołych świąt. Powodzenia. Króciutkie życzenia świąteczne dla PiSu. Słucham? Dla PiSu, krótkie życzenia świąteczne. Poczekaj, daj, zaraz coś pokażę. O Boś. Widzę smycz, nie jest fajnie. No nie jest fajnie, nie jest fajnie. No to wszystkiego najlepszego. Życzenia świąteczne potrzebujemy dla PiSu. O nie. Jakie od pana? Nie najlepsze. No zdrowych, pogodnych świąt. Wie pan co, darujmy sobie. Dużo zdrowia, pomyślności i braku COVID-a, dziękuję. Życzenia świąteczne dla PiSu z okazji świąt. Jebać PiS. A od ciebie? No co ode mnie, no. Jebać władzę.